Witajcie kochani, witajcie w tą piękną zimową aurę. Wielu z was ma pewnie jeszcze w pamięci ostatnie święta Bożego Narodzenia. Część z was pewnie chciałaby je zapomnieć, spędziliście je może samotnie, ale część z was bardzo cieszyła się na choinkę i tak zwaną magię świąt. Ale ja chciałem wam zadać teraz takie pytanie. Czy kiedykolwiek, kiedy zastanawiałeś się, czy kupić sobie choinkę żywą, czy sztuczną, czy ona ma mieć pół metra, czy dwa metry, czy bombki mają być wielokolorowe, czy jednokolorowe, czy kupić sobie na stół karpia, łososia, czy może zupkę chińską, czy zastanawiałeś się, czy w ogóle Boga to interesuje, czy zastanawiałeś się kiedyś, po co Jezus Chrystus, potężny, żywy Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, po co zszedł na ziemię? Po co? Po to, żebyś umierał choinkę? Po to, żebyś śpiewał kolędę? Zastanów się, po co Jezus Chrystus przyszedł na ziemię? Kochani, nadchodzi czas, żeby się upamiętać, żeby zdać sobie sprawę, że to nie o to chodzi. Nie chodzi o cały świąteczny blik przez 3 dni w roku. Nie o to chodzi, On nie po to przyszedł. Idźmy dalej. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co takiego wykonało się na krzyżu Golgoty? Kto wygrał? Jezus czy szatan? Kto wygrał? Kiedy wchodzisz do większości budynków w tym kraju, widzisz Jezusa ukrzyżowanego. Czy to oznacza, że On przegrał? Nie. Idziemy dalej. Co to wszystko oznacza? Co to wszystko oznacza? Jaki to ma związek z Twoim życiem? Jaki to ma związek z Twoim życiem? Po co przyszedł Jezus? Co się wykonało na krzyżu? Gdzie On jest teraz? I jaki to ma związek z Twoim życiem? Przyjaciele, przez wiele lat nie interesowało mnie to w ogóle. Kupowałem sobie choinki, piękne bombki i żyłem sobie tak. Świetnie realizowałem się w systemie tego świata. Skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa w Warszawie. Budowałem dużą firmę, korporację, osiągałem bardzo dużo. Ludzie mówili, człowiek sukcesu, zbudował dom, ma żonę, dzieci, nowe samochody, kilka razy w roku wyjeżdża na wakacje. A ja funkcjonowałem sobie dalej, w maskach. Każdego dnia udawałem kogoś innego, w zależności z kim się spotykałem. Ale wiesz, jaka była prawda o mnie? Ja byłem bardzo nieszczęśliwy. Ja byłem samotny i strasznie się bałem. Im więcej miałem, tym bardziej się bałem. I wiesz, miałem to szczęście w życiu, że w moim otoczeniu znaleźli się ludzie, którzy mówili, że osobiście spotkali Jezusa. W pierwszej chwili, tak jak ty teraz, być może, pomyślałem, wariaci. Podszedłem do tematu intelektualnie, ale zacząłem sobie uświadamiać każdego dnia, że ja go potrzebuję. Potrzebuję go do swojego życia. Że ja nie dam rady sam, że nie będę miał tak dużo, żeby być szczęśliwym, że nie będę na tyle dobry, aby pójść do nieba. I zawołałem, Jezus, przyjdź do mnie! Przepraszam Cię, że myślałem przez tyle lat, że Ty masz coś wspólnego z tym systemem religijnym. Ale ja wierzę, że Ty żyjesz, że umarłeś za mnie, że zmartwychwstałeś. I zapraszam Cię, abyś mnie prowadził. I wiesz, co się stało? On przyszedł! Potężny, żywy Bóg, stworzyciel nieba i ziemi przyszedł do mnie, bo On zawsze przychodzi, jeśli wezwiesz Jego imienia. Kochani, jednym z podstawowych poselstw, które głosił Jezus, kiedy chodził po ziemi, i nieważne, czy do religijnych ludzi, czy niereligijnych, czy ateistów, jeśli nie narodzisz się na nowo z Bożego Ducha, nigdy nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nie możesz sobie na to zasłużyć, bo to jest za darmo, z łaski przez wiarę. Tam, na krzyżu Golgoty, Jezus pokonał diabła, zniszczył go. Od Ciebie zależy, czy weźmiesz to zwycięstwo i zaczniesz je stosować w swoim życiu. Już dzisiaj, kiedy wezwiesz Jego imienia nad swoim życiem i zaprosisz Go, by Cię prowadził, zostaniesz obywatelem nieba. Już dzisiaj, gdy byłby koniec świata, to Ty masz pewność, że jesteś w niebie. Ale jest też druga strona. To wszystko, co Jezus zapewnił Ci tam na krzyżu Golgoty, może być Twoim udziałem. Nie wiem, czy wiesz, że tam na krzyżu Golgoty Jezus wziął na siebie każdą chorobę. Jeśli na cokolwiek chorujesz, to
to albo, że tego nie, że nie wiedziałeś o tym, że możesz być zdrowy, albo że nie chcesz być zdrowy. Ale ja ci mówię dzisiaj, wystaw nas na próbę. Jeśli jesteś chory, może masz nieuleczalną chorobę. Jeśli chcesz dzisiaj wziąć swój cud, wziąć swoje uzdrowienie, podejść tutaj do nas. To wykonało się na krzyżu Golgoty. To się wykonało. To się wykonało. Możesz panować w swoim życiu. Realnie panować w swoim życiu. Tak jak ja panuję dzisiaj. Niczego nie straciłem. Jestem nadal szczęśliwym człowiekiem. Jestem zdrowy. Jestem zaopatrzony. Każda mojego dziedzina wzrosła. Bo żywy Bóg dba o to i wypełnia mnie. Jeśli nie pojednałeś się jeszcze z Bogiem, dzisiaj możesz to zrobić. Podnieś rękę. Możemy ci w tym pomóc. Możemy cię poprowadzić. Ale możesz to też zrobić sam, dzisiaj w domu, wołając do Niego. Jezus, ja wierzę, że Ty jesteś żywym Bogiem. Że Ty umarłeś za moje grzechy. Przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. I zapraszam Cię do mojego życia. I wtedy narodzisz się na nowo. Zostaniesz obywatelem nieba. Zostańcie z nami. Posłuchajcie tego, co mamy Wam do powiedzenia. I to, co chcemy Wam zaprezentować. Hallelujah.